Otwory, które są w linii poziomej na części od strony dziedzińca, znajdują się również od strony fosy, które wskazują, że najprawdopodobniej była to hurdycja, czyli taki chodnik drewniany dla wojów, którzy sprawdzali, co się dzieje na terenie dziedzińca, co się dzieje na terenie fosy. Obiekt ten, jak i zamek Grych, jak i zamek Czocha, były posadowione na szlaku bursztynowym, który tędy przebiegał z Jeleniej Góry do Żytawy. Oczywiście wszelkie kosztowności, które tędy przepływały, były chronione między innymi w tym obiekcie. Obiekt uległ trzykrotnie spaleniu. Pierwszy pożar był w XIV wieku, drugi pożar był w 1527 roku i trzeci pożar był w 1827. Trzy przyczepy traktorowe dziennie zostały włożone do ziemi, nie licząc kamieni, które były po prostu zostawione do pozyskane do rekonstrukcji obiektu. Co jeszcze? Prace, które tutaj prowadziliśmy, pozwoliły nam przede wszystkim wydatować obiekt, czyli potwierdzić tą jego XIV-wieczność. Znaleźliśmy ceramikę, taką typowo śląską ceramikę, malowaną, charakterystyczną dla tego regionu. Przede wszystkim dziedziniec pozwolił nam też określić, co się tutaj działo i brama, która jest w tej chwili jedyną bramą, okazuje się, że nie była bramą główną, była tylko furtą przejazdową. Natomiast dziedziniec główny znajdował się w części północno-zachodniej, której bramy w tych czasach nie ma. Natomiast dziedziniec, który jest w całości wyłożony kamieniami, sugeruje, że najprawdopodobniej była to część taka główna, reprezentacyjna. Natomiast dług kamienny, który wyszedł po całości dziedzińca, okazuje się, że jest bramą tylko główną, znaczy bramą przejazdową, furtą przejazdową, czyli nie jakąś bramą specjalnie reprezentacyjną. Prace prowadzone są ze środków własnych i dzięki pomocy turystom. Tak, sami się finansujemy. Sami się finansujemy. Nie mamy żadnych dotacji, żadnych pieniędzy nie mamy z zewnątrz, czy z gminy, czy od konserwatora i nikt się do tego nie poczuwa. Ja jestem akurat tutaj archeologiem i prowadzę, nadzoruję wszelkie prace, które tutaj są. Tu jest właściciel obiektu. No, razem się tutaj organizujemy, pomagają nam tym też tutaj ludzie, którzy ze mną pracują i odsłaniają. W tamtym roku pracowaliśmy tutaj 4 miesiące. Proszę sobie wyobrazić, że obiekt był cały zarośnięty drzewami i przede wszystkim był zasypany hałdami ziemi. Pracując 4 miesiące na obiekcie, odsłoniliśmy dziedziniec, co w tej chwili widać. Zaczynamy odsłaniać część pałacową. I w zeszłym roku 700 ton ziemi zostało wywiezionych. Trzy przyczepy traktorowe dziennie zostały włożone do ziemi. Mamy adres swój mailowy, właściwie zamkowy, bo to jest zamek Świecie, www.zamekświecie@wpp.pl. A my mamy nadzieję, że zdążymy właśnie z rekonstrukcją, z tym przemurowaniem, zanim cokolwiek zacznie się walić. Znaczy, wie pan, badaliśmy w tej chwili, badaliśmy mury tej części XIV-wiecznej i okazało się, że mury XIV-wieczne trzymają się zupełnie lepiej, ponieważ one są w szerokości 2,5 metra od murów niestety części pałacowej, które są w zupełnie kiepskim stanie. Także nawet przy odsłanianiu sami właściwie pomagamy części takim, które są niższe, żeby odpadały, a nie odpadały na ludzi, którzy tutaj ewentualnie jak są. Skierujemy się też z apelem do ludzi, którzy nas słuchają ewentualnie i posiadają jakieś informacje na temat tego obiektu z wcześniejszych czasów, czy jakieś ryciny, czy jakieś stare zdjęcia, żeby się z nami skontaktowali. Potrzebne nam są te rzeczy do zrekonstruowania obiektu, jak najrzetelniejszej odbudowy i no i w ogóle, żeby dowiedzieć się cokolwiek o tym obiekcie, to co było, a co nie chcemy, żeby z nich zanikło i żeby przekazywać to dalszym pokoleniom. Byśmy chcieli jak najszybciej, żeby to już działało, już coś się działo. Mamy nadzieję, że za 3-2-3 lata na pewno ta część gastronomiczna już będzie. Taki jest przede wszystkim to. Do tego dążymy, żeby ten obiekt już na siebie zaczął zarabiać. Od następnego roku zaczynamy już murarkę. Czyli już będzie nam pracy ubywało, kamienia ubywało na dziedzińcu. Nie będzie już takich zwalisk z kamieni, jak w tej chwili są, a będzie to zupełnie inaczej wyglądało. Tutaj w tamtym roku tu było wszystko wykoszone, fosa była wykoszona, wszystko było wydziergane, właściwie żadnych chwastów nie było. Niestety po roku to już się odzywa. Tak. Drzewek, mimo, że to jest dziedziniec pierwotny, tutaj się już głębiej nie będzie chodziło, czyli automatycznie pozostaje tylko haczka i hakanie tego, bo zlewać żadnym preparatami nie można, ponieważ będą działały szkodliwie na skałę. Jak tu dojechać? Zależy skąd się jedzie. Najprościej kierować się właśnie chyba na zwiedzanie właśnie zamek Czocha, zamek Grywy i zamek Świecie. Są to 3 zamki odległe od siebie w granicy 10 km, także wyprawa na cały dzień, a
A zamek jest świetnie położony, ponieważ, tak jak powiedział Damian, jest przy samej drodze, to raz. Drugie, turyści ze Świeradowa, jadący w stronę Lubania, bardzo, no muszą po prostu przejechać Niemcy tędy. Jadący przez przejście w Görlitz, w Jędrzychowicach, jadący właśnie do Szklarskich, potem do Świeradowa, to przejeżdżają też tutaj koło tego obiektu, jadąc tędy, także, no nie wiem tutaj jakie jeszcze. I z Gryfowa jadąc też w stronę Leśnej, Lubania, jest to w połowie drogi, także no dosyć dobre umiejscowienie, przede wszystkim, że zamek jest przy samej drodze. Bardzo zapraszamy. Zamek Świecie, www, zamek Świecie, małpa wpp.pl.